Witam, witam, witam! Ja jestem Venom Lazarus, a to jest kolejna część cyklu Minecraft Przygody w Dziczy. O tak, o siemaneczko, kochani. Jak tam zdrówko? Czekajcie. O, trochę przyciszymy, żeby nie zagłuszało mnie. I kochani, co tam u was? U mnie bardzo dobrze, bardzo nawet genialnie dobrze. Ostatnio nie za bardzo było ze zdrówkiem, a więc troszeczkę zaniedbałem tą serię znowu. Kurde, jakiś niefart ciąży nad tą serią. Dlatego doszliśmy do jednego wniosku. Ja plus mój konik. Gdzie jest mój konik? Mój konik! Au! Konik. Mój piękny, czarny kunik. No, już ma tą, zmieniłem teksturkę, żeby była niezabgradowana po prostu. Mój piękny, wspaniały konik. Jak jest z tobą? Wyjadę stąd. Ty. Au! Ale drzwi to się zamyka. Hej, kochani, nie bez powodu dzisiaj akurat ten odcinek się pojawia. Wejdziemy do domu? Wejdziemy do domu. Nie, to lepiej zejdę. Konik nie wejdzie do domu. Za duży konik, urosło mu się. Powiem wam tak. Minecraft polega na tym, że cały czas jest coś do roboty. Cały czas nowe pomysły i jeszcze raz nowe pomysły. Da się spalić konia? Da się Pali się! Pali się! Woda! Gdzie jest woda? Szybko! Mój koń się pali! O, już nie pali się. Trzeba będzie go nakarmić później. Kochani, no i powiem wam tak. Pełno pomysłów. Zgodzicie się ze mną. A tu kolejkę, a tu kurde takie, śmaki, owakie rzeczy. No i tak naprawdę nagle zaskakuje was... Au! Sufit. Też zaskakuje was sufit. Ale patent jest tego rodzaju, że jest tu piękna okolica. Może ja Ziutuś! Ziutuś, chodź! Nazwijmy go Ziutuś. Schowajmy go, bo nam ucieknie. Na razie nie mam stajni. Ziutuś! No. To jest nazwa mojego konika. Ziutuś. Ale powiem wam tak. Postanowiłem zakończyć tą serię. A raczej zakończyć ten sezon, jakkolwiek to nazywa się. Dużo tu zrobiliśmy, dużo fajnych rzeczy w górach. Kurczaczki są, jajeczka też są. Ale kochani, przyszedł tak zwany moment na pożegnanie się z tym oto światem pięknym w górach. Niedokończonymi projektami, na przykład typu stajnia, typu... tam na górze, za górą, że tak powiem, łaza jakby. No, takie rzeczy, no niestety, zawsze będą i zawsze znajdą się jakieś nieskończone. Boże, jak się człowiek zżył z tym miejscem. Poczekajcie sekundę, bo po prostu zaraz mnie trafi... O, no. Zżył się z tym miejscem, z tą moją wieżą do Netheru i tak dalej. Ta wieża nawet fajniejsza niż sam Nether. O, proszę, no fajnie tu się grało, ale przyszedł ten czas, no niestety, znowu mówię to samo. Przyszedł ten czas, dlatego że, kochani, ci, co już są smutni, co już mówią, Venom odpuścił sobie, mówię, nie, stanowczo. Stanowczo mam jajko. Stanowczo mówię wam, nie, Venom sobie nie odpuścił. Venom nawet parkura sobie robi. O, widzicie? Dobre. Venom sobie nie odpuścił tych pięknych klimatów, ale przyszedł tak zwany update 1.7.2. Kurde, niemożliwe. Jak to możliwe? Dlatego ten odcinek będzie krótszy. Znacznie krótszy. Update 1.7.2. Przynajmniej teraz taki jest, zaraz będzie pewnie 1.7.3 i 8 i w ogóle 30. Ale 1.7.2, kurczaczki cicho. No i pomyślałem tak, trzeba by zacząć może trzeci sezon, który będzie w nowym otoczeniu. W nowym środowisku, nowe wyzwania, a szczególnie, kochani, nowe pomysły, nowe budowle i tak dalej. Dlatego, że tutaj, kurczę, no nie oszukujmy się, no nie miałem czasu, nie miałem jakoś tak wizji. Proste. No wiecie, o co chodzi, no. Trzeba zmienić otoczenie, po prostu. Mam już dosyć gór trochę, chociaż tu mi się bardzo udało, powiem wam to wszystko, ale... niektórzy pisali, a Venom, zabuduj to wszystko w ogóle, tego zrób tu, city! Nie zrobię city. Z jednego prostego powodu. Bardzo mi się tu podoba tak, jak jest. Naturalnie. Więc dlatego, kochani, przyszedł ten czas. Przyszedł ten czas
żeby przejść na następny poziom. Pożegnajmy się, króweczki. Pa, pa. Pa, pa świniaczki. Chlip, będę za wami tęsknił. Znajdę synowe. A, krówki. Inny styl trzeba budowania znaleźć. Dokładnie, bo ten jeszcze, wiecie, no to jest taki zarezerwowany na ten, te górki, na ten epizod, ale imle można. O. Tutaj mój świetny kanion zalany, znaczy dziurka. No tutaj miało coś powstać, nie powstanie, ale znajdę sobie lepszy teren. Cześć owieczki, trzymajcie się, ello. I kochani, tak, gdzieś miałem skrzynki. Czas najwyższy, ała, się uderzyć. Zostawiamy wszystkie badziewie, jakie mamy ze sobą. Sześciutynko. Dlatego, że przejście do następnego levelu... Cholera, szkoda mi tego. Sharpness 4. O, i moja jedyna maska. Sharpness 4. Cholera. Więc Venom, ogólnie rzecz biorąc, przechodzi do... update'u. Tak jak widzicie, przygotowałem tutaj odpowiednie miejsce do tego, ponieważ jak to w filmach science fiction, do następnego świata przechodzimy. Więc kochani, mam nadzieję, że ten sezon się podobał, mimo że był krótszy, mimo że czasami no, Venom nie miał czasu, czasami, że no cóż, no, no wiecie jak to jest. No, no inne serie były, inne ten. Teraz, żeby wam jeszcze powiedzieć śmiesznie, dla odmiany trochę z kumplem zacząłem w World of Warcraft grać, to już w ogóle... Ale wiecie, nie no, to już... To. Minecraft zawsze będzie pierwszy na liście. Pierwszy! Chlast. Więc kochani, jeszcze raz. Mam nadzieję, że się ten sezon podobał. Obiecuję, następny będzie częściej. To jest moje słowo honoru. Słowo Venoma. Gdzie jest Venom? Morda. Tak. To jest słowo Venoma. Będzie częściej. Możliwe, że zrobimy w ten sposób, że po prostu odcinki będą krótsze, żebym ja się tutaj też, wiecie, jakoś dał radę. Ale będą fajniejsze. I obiecuję wam, będzie też oczywiście tradycyjnie, jak to w stylu Venoma, budowanko, podbijanie, oglądanie, zwiedzanie, w ogóle cud, miód i orzeszki. To, co jest najfajniejsze w Minecrafcie. Więc, kochani, idziemy. Trzymajcie się. I do następnego sezonu. Łopata, trzeba...